MSZ to jeden z najważniejszych resortów w państwie. Resortowe siedziby na Alei Szucha strzeże Służba Ochrony Państwa. Ludzie, którzy tam pracują, odpowiadają za stosunki naszego państwa z innymi, a decyzje, jakie tam zapadają, mogą zaważyć na wielu sprawach. Zaliczyli jednak gigantyczną wpadkę. Ich tajne informacje znalazły się w sieci. MSZ to jedno z najważniejszych ministerstw w państwie i powinno lepiej dbać o swoje interesy. Resort nie może sobie w żadnym wypadku pozwolić nawet na przypadkowe rozpowszechnianie ważnych danych, dokumentów etc. Wszystko to może zagrozić bezpieczeństwu nie tylko ludzi, którzy tam pracują, ale również całego państwa. Plan MSZ w internecie ktoś wyjątkowo nie pomyślał, kiedy robił taką głupotę. To gigantyczna wpadka polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przez nieuwagę może dojść do tragedii. Wrzucono do sieci bardzo tajne informacje, które były do wglądu dla każdego. Jeżeli pobrał je ktoś, kto ma złe zamiary, będzie naprawdę źle. Plany poszczególnych resortów powinny być dokładnie strzeżone. Nie tylko te dotyczące naszego państwa, planowanych ustaw, zmian i tak dalej. Również plany budynku należy pilnować, gdyż poznanie ich zachęca potencjalnych przestępców do zamachów. Polskie MSZ takowe właśnie opublikowało w sieci. Resort zorganizował przetarg na remont piwnicy zabytkowego budynku, w którym to mieści się ich siedziba. Plany znalazły się w internecie i każdy mógł je zobaczyć. Znajdowały się na nim wszystkie pomieszczenia, które istnieją oraz te planowane. Zachęta dla terrorystów: można na nich znaleźć również widok sufitów i posadzek, wszystkich ścian oraz innych ważnych rzeczy. Sprawę skomentował znany antyterrorysta Jerzy Dziewulski. Jego zdaniem jest to skrajna nieodpowiedzialność, gdyż takie plany to idealny prezent dla potencjalnych terrorystów. W rozmowie z Rzeczpospolitą mówi: urzędnicy nie nauczyli się ostrożności, bo bomby jeszcze u nas nie wybuchają. Jednak taki stan nie musi trwać wiecznie. MSZ ma wyjątkowy charakter. Zapadają w nim ważne decyzje i jest chronione przez Służbę Ochrony Państwa. Takie informacje są na wagę złota dla osób, które chcą dokonać przestępstwa, mówi antyterrorysta. To nie pierwszy raz, kiedy takie rzeczy wychodzą na jaw. W 2015 roku na stronach MSW pojawiły się dokładne plany głównego budynku, w którym znajduje się ich siedziba. Było widać piętra, rozmieszczenie pokoi, w tym gabinet ministra spraw zagranicznych, a nawet gdzie znajdują się kamery. To niedopuszczalne, żeby takie informacje znajdowały się w internecie i każdy miał do nich dostęp.